Szanowni, na poprzedniej lekcji obliczyliśmy, jakie ciśnienie wywiera słup wody o wysokości H. No, można to sobie wyobrazić w ten sposób, że mamy zbiornik z wodą albo jakąś cieczą. No i interesuje nas ciśnienie na głębokości H poniżej poziomu wody. No, z całą pewnością oczywiście w całym zbiorniku obecne jest ciśnienie atmosferyczne, które pełni rolę, które jest w tym wypadku ciśnieniem zewnętrznym, zgodnie z prawem Pascala. No ale zauważyliśmy, że na pewnej głębokości dodać trzeba jeszcze ciężar tego słupa wody podzielony przez pole powierzchni podstawy tego słupa. No i wyprowadziliśmy sobie taki wzór, że te dodatkowe ciśnienie, ciśnienie hydrostatyczne, to jest iloczyn współczynnika proporcjonalności pomiędzy masą a ciężarem. No ten współczynnik wziął się w tym wzorze stąd, że liczyliśmy ciężar tego słupa wody, tak, na przykład w kształcie walca. Gęstość wody, czy gęstość cieczy, no i wysokość tego słupa. Jak widzicie, pole powierzchni podstawy tego słupa zniknęło z tego wzoru. To nie zależy od pola powierzchni podstawy, zależy tylko i wyłącznie od wysokości słupa wody. To znaczy, że na przykład jeżeli mamy ciśnienie wywierane przez słup wody w rurze, to ciśnienie zależy tylko i wyłącznie od wysokości tej rury, nie zależy od jej pola powierzchni. I teraz możemy sobie zadać takie pytanie, no dobrze, a jakiej wysokości słupa wody odpowiada ciśnienie atmosferyczne? To znaczy słup wody o jakiej wysokości wywiera na swoją, przy swojej podstawie ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu. No i trzeba wziąć ten wzór i jakoś go przekształcić, wiedząc, że to delta P po lewej stronie to jest ciśnienie atmosferyczne 10 N na centymetr kwadratowy, G to jest ten współczynnik proporcjonalności 0,01 N na gram, a D to jest gęstość wody i 1 gram na centymetr sześcienny. No, ponieważ gęstość wody wyrażamy w gramach na centymetr sześcienny praktycznie, no to stąd tutaj ten współczynnik proporcjonalności od razu podałem w newtonach na gram, a nie w newtonach na kilogram. No i stoi przed nami teraz takie zadanie, mamy taki wzór, znamy to, co stoi po lewej stronie, to będzie ciśnienie atmosferyczne, znamy te dwa czynniki, współczynnik proporcjonalności i gęstość wody, nie znamy wysokości słupa cieczy, no i trzeba tę wysokość słupa cieczy z tego wzoru wyznaczyć. No i pytanie, jak to zrobić? Możemy się posiłkować, czy najpierw obejrzeć, jak to się dzieje na takim przykładzie. No, powiedzmy, że mamy takie równanie, że 210 to jest 3 razy 7 razy x. Podobnie jak tutaj wiemy, co jest po lewej stronie, znamy dwa czynniki po prawej stronie i nie znamy tego trzeciego. No, to jest relacja algebraiczna i zależy mi na tym, żebyśmy najpierw przekształcili ten wzór, nie podstawiali tutaj od razu liczb, chociaż znamy te liczby i próbowali obliczyć H, tylko przekształcili to symbolicznie, wykorzystali możliwości, jakie daje język algebry, jakie daje algebra. No, co byśmy robili z takim równaniem? No, ono wygląda w ten sposób, no, chciałoby się pozbyć tej trójki z tej prawej strony, gdzie stoi x, no to najprościej jest podzielić obie strony tego równania przez 3. Dostaniemy takie równanie, tu trójka z trójką się uprości. Możemy to sobie tak jakoś zapisać, na przykład w ten sposób, pomóc sobie, o tak, jaka tu jest grubość linii, jedynka, bardzo dobrze. Trójka z trójką się uprości, prawda? No i zostanie tylko 7 razy x. No bardzo dobrze nam poszło. Po lewej stronie natomiast będzie 210 przez 3. Bardzo dobrze nam poszło. To próbujemy tej sztuczki jeszcze raz. Dzielimy obie strony równania przez 7. Tym razem po prawej stronie uprości się 7 z 7 i zostanie tylko x. A po lewej stronie będziemy mieli 210 przez 3 razy 7.
to jest 21, w mianowniku 210 przez 21 to jest 10. No to teraz spróbujmy tej samej sztuczki tutaj. No, zaczęliśmy od dzielenia obu stron przez i i przez 3, no to tutaj będzie to dzielenie obu stron przez g. No, g z g się uprości i zostanie nam d razy h, a po lewej stronie będziemy mieli delta p przez g. No, to powtarzamy tę sztuczkę, dzielimy obie strony przez d. Po lewej stronie mamy delta p przez g razy d, a tu po prawej stronie d z d się uprości i zostanie tylko h. Hura, mamy już to, na czym nam zależało. Mamy to h wyrażone przez te wielkości, które znaliśmy, które są nam znane. No i teraz możemy podstawić liczby. No i podstawiamy. No, delta P to jest 10 N na centymetr kwadratowy, to jest w liczniku, w mianowniku jest G, 1/100 N na gram, razy gęstość wody, 1 gram na centymetr sześcienny. No to tak, liczby to będzie 10, a w mianowniku 1/100, tą jedynkę już sobie darujemy, nie będziemy jej powtarzać. No i jednostki, newton na centymetr kwadratowy, a tutaj newtony na gram i gramy na centymetr sześcienny występują w mianowniku, ale to są ułamki. Pamiętamy, że dzielenie przez ułamek to jest to samo, co mnożenie przez odwrotność ułamka. A więc tu zamiast pomnożymy, zamiast podzielić, tylko nie przez newton na gram, a gram na newton i tak samo tutaj nie przez gramy na centymetr sześcienny, a przez centymetry sześcienne na gramy. No i co teraz będzie się działo? No, newtony z newtonami się uproszczą, gramy z gramami się uproszczą, centymetry kwadratowe uproszczą się z centymetrem sześciennym, zostanie tylko centymetr, no bo centymetr sześcienny to jest centymetr kwadratowy razy centymetr, zostanie 1000 centymetrów, czyli 10 metrów. Innymi słowy, jeśli mamy słup wody o wysokości 10 metrów, to on wywiera na swoją podstawę ciśnienie równe ciśnieniu atmosferycznemu. No i jakie proste wnioski można z tego wyciągnąć? No na przykład właśnie takie, że pamiętacie, pytaliśmy się, no skoro ciśnienie atmosferyczne jest całkiem duże, 10 N na centymetr kwadratowy, dlaczego nas nie zgniata? No dlatego, że takie samo ciśnienie panuje wewnątrz, oddychamy tym samym powietrzem, więc ciśnienie w naszych komórkach, ciśnienie w naszych płucach jest takie samo jak ciśnienie atmosferyczne i podtrzymuje nas od środka, więc ciśnienie atmosferyczne nas nie zgniata. No w przypadku, gdybyśmy nurkowali, oznacza to, że trzeba oddychać na dużą głębokość, no musimy oddychać powietrzem pod zwiększonym ciśnieniem, bo to ciśnienie hydrostatyczne nas zgniecie, a to z kolei, no możecie zapytać pana od wychowania fizycznego, rodzi kolejne problemy. To oddychanie pod wysokim ciśnieniem nie jest, powietrzem pod wysokim ciśnieniem nie jest bezkarne. No, drugi element jest taki, że na przykład jeżeli rozważyć łódź podwodną, która zanurzona jest na głębokość 20 metrów, czyli 20 razy 10 metrów, no to działa na nią ciśnienie wody 20 razy większe od ciśnienia atmosferycznego i łodzie podwodne trzeba budować bardzo solidnie, jeśli mają się głęboko zanurzać, ale zdarzały się tragiczne wypadki zgniecenia łodzi pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego. No i można jeszcze rozważać odwrotną sytuację, nie wzrost ciśnienia związany z głębokością zanurzenia, tylko wzrost ciśnienia związany z wysokością słupa wody, z długością rury. A wyobrażamy sobie, że mamy jakąś rurkę, do tej rurki nalewamy wodę, no i jeżeli nalalibyśmy 10, ta rurka miałaby wysokość 10 metrów i byłaby zakończona, zamknięta na końcu, no to ciśnienie samej wody w tej rurce, bo ona, jej szczyt, na szczycie jest zamknięta, ciśnienie wody w tej rurce, choć trudno jest wyprodukować rurkę o długości 10 metrów i ją tak swobodnie operować, to są 4 piętra. Ciśnienie wody w tej rurce byłoby równe ciśnieniu atmosferycznemu, ale tym zajmiemy się w kolejnym filmie pod tytułem Równowaga ciśnień.